Pomnę, jak to kiedyś, delektując się potęgą dziewiątej symfonii Beethovena własnym organom słuchu, nie wierzyłem, słysząc interpretację partii kotłów w drugiej części, nieskazitelnie precyzyjnym pod względem rytmiki i dynamiki przestrzeganiem wskazówek zawartych w partyturze, a poza tym wyraźnie słyszalną radością muzykowania, tak typową dla młodzieńczości wykonawcy. Był nim perkusista o dźwięcznym imieniu Dariusz, nazwisku z dwiema spółgłoskami ł i monarszej barwie. Czyżby wywodzący się z Litwy, a któremu dane było przepędzić Krzyżaków pod Grunwaldem, miał kontynuować chwałę swego rodu, zmieniwszy tylko nieco obiekt grzmocenia i jego potęgę? Mówiąc zaś poważnie, można pogratulować pewnej północno-zachodniej filharmonii takiego muzyka. Gdzie ona się mieści? Proszę zgadywać. Thank you.
Teraz coś wam przeczytam. Pewnego grudniowego wieczoru mistrz Walerian siedział z kubkiem gorącej herbaty w swoim ulubionym, miękkim jak puch fotelu. Na stoliku obok Waleriana leżał niewielki notatnik, w którym pan Walerian zapisywał swoje złote walerianowe myśli. Za oknem szalał wiatr i rozdmuchiwał na wszystkie strony puszysty śnieg. Pan Walerian, rozkoszując się ciepłem swojego domu, nawet nie spodziewał się, że tuż za oknem, tuż za jego drzwiami, z zimnem, hulającą wichurą, zmaga się przemarznięte do kości niewysokie stworzenie. Jejku, jaka zawierucha. Kto to słyszał? Przecież ja nic na oczy nie widzę. Przecież ja mam za krótkie nogi, żeby widzieć. Ja mam tylko cztery nogi i oczy. Motyle oko. Przecież tutaj wieje jak w Kieleckiem. Ja dziś wcale nie chciałem tak zmarznąć. Jestem głodny. Zjadłbym takie plasterki. Taki plasterek czegoś, co to się kładzie na kanapce razem z innymi rzeczami. Nie wiem po co. Albo ciastki.
taki, zjadłbym ciastki z kremem. Albo cokolwiek. Taki jamnik jak ja potrzebuje zjeść. A przecież kiedyś miałem jeść i teraz nie mam, ale mam dość głodowania. Tam fruwa. Ja to chcę. Ja chcę to gryźć. Ja muszę to gryźć. Co za piękny dom. Jaki piękny dom dla ludzi. I psów. Ja to bym dopiero pięknie wyglądał w takim domu. Ja piękny. Dom piękny. Spacerek piękny. Ja najedzony w domu pełno jedzenia. Ratunku. O nie. Piszczałki się otwierają. Drzwi się na mnie otwierają. To człowiek. On patrzy na mnie. Człowieku, co tak na mnie patrzysz? Daj jeść! Daj ciastki! Nie pij, zimno! Weźmiesz mnie do domu? Weź, weź, weź! Ten oto sposób czarno-brązowy, krótkowłosy jamnik wylądował w zielonym już dzisiaj domku na Pogodnie. Mistrz Walerian wraz z żoną, sopranistką Izą, nazwali jamnika Hipolit. Hipolit podczas spacerów dumnie prezentował swoją długą sylwetkę, przebierając krótkimi, czarno-brązowymi łapkami. Bał się jeździć samochodem. Najwygodniej mu było zawsze jednak jeździć na czyichś kolanach. Wsiadali razem z Walerianem w czerwoną zastawę i mknęli gwiaździstymi ulicami Szczecina. Spacery po jasnych błoniach to była ich codzienność. Wszak zaraz obok, w rozległym budynku Urzędu Miasta, mieściła się ukochana filharmonia mistrza Walariana. Jeździliśmy, a jak? Napędowym maszynowym kołobiegiem. Mój nowy pan mnie kocha i podróże. I nas pstryka aparatem. Ja kocham pana też. I panią. I spacerki na nasz skwerek na Pogodnie. I podróże. I ciastki kocham. Ja się nigdy nie wyrzeknę ciasteczków. Ja zawsze proszę o ciasteczki, jak mój pan pisze na maszynie do klapania. Klap, 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 klap. Siedzi wtedy, taki poważny, patrzy na karnik, potem na maszynę, potem na mnie. Na karnik, na maszynę, na mnie, na karnik, na maszynę, na mnie, na maszynę i na mnie. Klap, 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 klap. Thank you.
to jak jeszcze był szczenięciem, śpiewał w chórze, udzielał korepetycji i wyplatał też własnymi łapkami koszyki. Później polubił motory i boks. I w tym wszystkim cały czas, jestem pewien, coś mu grało w głowie. Do szeleszczących gazet o muzyce. I ja jestem jego pierwszym słuchaczem. Zawsze. Rozsiada się w fotelu, wlepia we mnie oczy i mówi: Hipolicie, pozwól, że ci przeczytam to, co napisałem. Więc siedzę i słucham. No bo co mam robić? Obraz można się wgapiać, delektując kolorami, formą, współgraniem detali. W piękno literatury, zarówno prozy, jak i poezji, da się wgryzać, trwając przy otwartej stronie książki. Kontemplacja rzeźby zajmuje dokładnie tyle czasu, ile sobie wymarzy jej admirator. Ale muzyka jest organicznie zintegrowana z czasem, od którego uciec się jej nie da. Rozumiecie, mi tak czyta. A ja przecież ni w ząb nie rozumiem, co on do mnie czyta. Więc siedzę z przechyloną głową. Przechylam najpierw na prawo, potem na lewo, znowu na prawo. Czasem mi z paszczy wypada język i w pana się wpatrzam i go słucham. Jego się dobrze słucha. Bardziej nie cierpię zostawać sam w domu. No bo gdzie oni łażą beze mnie? Ja nie jestem jakichś potężnych gabarytów, żebym się tak od razu nie bał. Więc zostaję w domu i nasłuchuję. A kiedyś tak nasłuchiwałem, że dosłyszałem wiewiórkę. Goniłem po całym naszym domu wiewiórkę i zniszczyłem zębami wersalkę. No ale przecież jakbym mógł, to bym nie poniszczył.
Cała akcja zaczęła się od skradania. Wiewiórka z parapetu zeskoczyła na podłogę i skacze na tapczan. Ja za nią. Już ją ścięgam, a ona na oparcie wersalki. Ja za nią na oparcie i ona wtedy na poduchy. I ja na poduchy za nią i walczę. I nie douważyłem, że walczyłem już z samą wersalką, bo wiewiórka już jakby dawno była za oknem. Walerian uwielbiał motocykle. Już jako dorosły mężczyzna, z wystającymi spod kasku włosami, przemierzał ulice miast jednośladem. Z Poznania do Szczecina na Junaku z ukochaną Izą na pokładzie żaden problem. Walerian uwielbiał podróżować i otaczał się muzyką. On wręcz pływał w muzyce, komponował, pisał o niej w gazetach, opowiadał i zachęcał do pokochania jej. Walerian przez blisko 50 lat dyrygował i prowadził z naszą orkiestrą symfoniczną takie koncerty jak ten. Te dla najbardziej wymagającej publiczności. Jest szczecińską legendą, której nie ma już wśród nas. Ja nie wiem, czy wy sobie wyobrażacie, jak się przerażająco goni wiewiórkę? Ja akurat wiem. I myślałem, że to będzie najstraszniejsze, co mnie w życiu spotka. Ale nie było najstraszniejsze. Niestety. Na początku szok totalny. A gdzie jest mój pan? Gdzie on zniknął na tak długo? Przecież ja muszę patrzeć na jego kapcie i z nimi spacerować. Tęskniłem. Robiłem wszystko, co w moich łapkach, żeby pocieszyć moją panią. Nawet broiłem specjalnie, żeby coś się w domu działo. Thank you.
nie siedział w miękkim jak puch fotelu i nie czytał. Już nie wspominając o ciasteczkach. I już się mnie nie pytał. Hipolit, coś ty tu narobił? A ja? No przecież nie mogłem odpowiadać, bo nie umiem. Brakowało mi pana Waleriana. Stale nasłuchiwałem. I z tego nasłuchiwania znowu wyszły jakieś cuda. Jak z tą wiewiórką. Słyszę dobiegające ze strychu dźwięki. Jakby coś tam grało. A ja się przecież doskonale znam na dźwiękach. Tak mówił mi pan. Więc biegnę po schodach. Jak zwykle pod górkę. Otwieram nosem uchylone drzwi, a tam nie wierzę. Wszystkie papiery mojego pana Waleriana z maszyny klap, klap, klap do gazet i z tymi znaczkami do dźwięków latały po całym strychu, jak jakieś oszalałe, normalnie kartkowe tornado fruwało na naszym strychu i grało na wszystkie papiery. Grały w powietrzu! Wiem, że to właśnie muzyka jest najbardziej eteryczną, nieuchwytną, ulotną ze wszystkich sztuk. Bo jest związana z czasem. Trwa w nim i wraz z nim przemija. Thank you.
tę niezwykłą, grudniową opowieść zagrała dla was Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Którą kierował dzisiaj Maciej Kotarba. Głosem Hipolita był Rafał Hajdukiewicz. Oto dla was buziaczek za to, że byliście z nami. Mua! Oglądajcie nas na naszym kanale YouTube Edu Filharmonia. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy z wami spędzić ten wyjątkowy wieczór. I pamiętajcie, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. A dzisiaj razem z mistrzem Walerianem, psem Hipolitem, całą Filharmonią i pewnie połową świata życzymy wam wspaniałego mikołajkowego wieczoru. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa.